Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Blad i ze mną jest... Trek, dzień dobry. Oraz Esawer, witam. Tak, zanim jednak włączę grę, jeszcze chciałem tutaj się pochwalić, że mam już, wow, 9 poziom. I zrobiłem kilka upgrade'ów, ogólnie stwierdziłem, że zacznę inwestować w technika. Jak widzicie, mam tutaj nową broń, mam też lepsze rozmontowanie ścian, mam też działko strzelnicze i ogólnie jest coś takiego, że tutaj reputacja potrzeba 20, w sensie są ograniczenia pewne, więc trzeba w miarę równomiernie te punkty rozładowywać. A teraz zagram z moimi przyjaciółmi sobie w grę. Zagramy sobie na pierwszej mapie, znowu, na tym razem na poziomie normalnym. No i się bawimy. Dobra, dołączajcie się. What the fuck, to nie jest asalt. Patrzę właśnie. Dołączaj się, dołączaj się. To sharpshotterem muszę być. Ale ja co? Ja szukam upgrade'ów, patrzę sharpshotter. Ale co snapshotter, co snapshotter? No nie, muszę być sharpshotterem, bo jeszcze tam pod tego asalta. Nie, myślałem, że on ma snajperę, ale to nie. Sharpshotter ma snajperę. No, fajnie by było, jakby ktoś miał snajperę. Ja no będę miał... Ja idę pod snajper. Ja w technika będę inwestować. Dobra, ten, Esawer, chodź. Postać sobie wybierz, Bladi. Coś mi wyskoczyło z tym, Physics-em. Także ten fragment możesz tutaj wyciąć, nie? Co ci wyskoczyło? Nie wiem, coś mi wyskoczyło z Physics-em. Ale to nie przejmuj się, daj tak i włączy ci się. Mi zawsze to wyskakuje. No właśnie, dobra, włączam się. Dobra, no to mówię, tutaj fragment, w którym nic się nie dzieje, możesz wyciąć kawałek, nie? No dobra, spoko, to potem będę i tak, potem to i tak będę ogarniał. No, dołączaj się w każdym razie. O, już jest. Mam już 9 poziom, mam już 9 poziom, taki ze mnie siłacz. Przypadek, mam o 20 większy. No, mam działko strzelnicze teraz, ha, nikt z was nie ma działka strzelniczego. Ale ja idę pod sharpshotera i pod tego, pod asfalta. No, technik. Ja będę od rozbrajania drzwi, bo nie wiem, czy wiecie, ja najszybciej je rozbrajam dzięki moim umiejętnościom technicznym. Dobra, już wchodzę do lobby. Jesteś? Jestem. Dobra, wybierz tak. Sobie postać, jeszcze dam ci chwilę na wybranie postaci, chyba że chcesz być losową. O, ja murzyna wezmę, o, jest murzyn. Halloween maska oczywiście. Dobra, super. Ej, dobra, a kto to tak, Esawer, w koło ty inwestujesz tak właściwie? Masz jakieś, masz może paczkę z amunicji, czy już coś takiego? Mam paczkę amunicji. Dobra, to ja biorę tam z apekami, dobra? To i może jeden weźmie apteczki, a drugi amunicję. Mam apteczki, a wybierzcie amunicję, aha. Ty nie możesz wziąć amunicji. Wywaliło Esawera. Ja mam, co? Ładuje się. Mi pokazuje, że cię wywaliło, jestem tylko ja i Bloody. Spróbuj dołączyć jeszcze raz do nas. Okej. Okay. A faktycznie coś mi wyskoczyło, że connection lost. Again. Dobra, brakuje mi zelkę kuloodporną, niech będzie. Tak myślę, shotgun, Uzi. Shotgun, Uzi. Shotgun, Uzi. Nie będzie Uzi. W ogóle jest achievement, żeby załatwić tego. Buldożera z shotguna. Już jestem z powrotem. Ale weź już buldożera z shotguna, jak tu takie bydle jest. Oj tam, prościzna. Wystarczy, tak, że mu w szybkę, bo w szybkę musisz mu trafić, taka jest cała filozofia. Nie, ja mu nie naparzałem w szybkę, naparzałem mu w plecy, też zginął. No to widocznie źle zrobiłeś. Ja dałem już ready. Ale on akurat się tak odwrócił, bo tam naparzał do jednego z boku. No, albo po prostu ze śmiechu padł, czy coś takiego, nie wiem. Może, też możliwe. O nie! Jak dałem, wróciłem do lobby, to nie, już nie mam murzyna. No dobra, trudno, przeżyjesz jakoś. Wybierz sobie, ty za dużo chyba nie masz, ale masz paczkę z amunicją, to dobrze. No ci biorę tam z HP-kami. No nie mówię, grałem chyba ze 3 czy 4 rundy tylko. Dobra, nie róbcie tu rozpieprzu, póki nie znajdziemy tego szefa. No. To ja idę znowu w prawo, znaczy w lewo jak zwykle. Dobra, ja idę w prawo i też jak zabijesz szefa, to bierzesz jego kartę i szybko biegniesz, otwierasz drzwi, co nie? Nie ma czasu. Spoko. O, mam nawet tą maskę, którą chciałem spełnić. Świetną. O, wziąłem głową w szybę. Nie masz murzyna jednak. Mam murzyna, czyli tak jak chciałem. Jest dobrze. Widzisz, gra wie, co chce, czego oczekujesz. Nie, no bo poprzednio był w grze, to nic się nie zmieniło.
On musi być dzisiaj w gabinecie, bo tu go nie ma. Gra wie co ja chcę, modnik, kurde. Tutaj jest, dobra, znalazłem go. O, nie tak. Dobra, to ja idę po hajs, bo pamiętam, że zawsze leży hajs. Nie ma hajsu, tutaj zajmą hajs, tylko szkoda. Okej, Ej, niech ktoś weźmie jeszcze termit, co nie? No spoko. Ja idę chyba po drugi termin. Ja idę po drugi. Już jestem tutaj, więc wezmę drugi. Dobra, idę szybko skakować drzwi, póki jeszcze jest... Kurczę, póki jeszcze jest czas na to. No to zasuwaj, ja już tam biegnę. I tu jest drugi termit, ja nie mogę wziąć drugiego termitu. Wczoraj mogłem, a dzisiaj nie mam. Jakiegoś strażnika obezwładniłem. Kazałem mu się skuć. Ej, dobra, weźcie kilku, weźcie jakiegoś zakładników. Mamy jednego, to dobrze. A tu cele kamery. Strażnik, ja strażnika obezwładniłem. Ja zestrzeliłem się kamery jak coś. To, znaczy, ten, no dobra, nie ma sprawy. Chociaż kamery nie mają znaczenia tak naprawdę. Kamery mają znaczenie. Co mówisz? Co, że kamery? Kamery mają znaczenie. Jakie? Chyba mniej policji jest, jak kamery zestrzelisz. Niby dlaczego? Bo, nie wiem, kamery jakoś z alarmem działają, że mniej alarmu. Przecież i tak alarm się już włączył, bo wszyscy wiedzą, że tu jesteśmy. Teraz mamy kilka, trochę minut, zanim przyjadą posiłki, bo to jest tak mniej więcej zrobione. Dobra, Sawer, chodź, cofnij się tu, bo zaraz będzie masakra. Czekaj, rozstrzeliwuję. Ej, ten, Rojek, idź komputer hakować, czemu ty nie hakujesz komputera? Nie ma przecież komputera do hakowania. No zaraz będzie. Nie wiadomo który, nawet z parę komputerów u góry. Dobra, już jest. Dobra, Rojek, pilnuj ty komputera i chodź, Sawer, my będziemy przy tych drzwiach, co nie? Dobra. Ale chyba będzie hot gra, ma jeszcze trochę u góry. O widzisz? Ja komputer, szybko. Rojek. Przecież zawsze ten sam jest. Dobra, ja z góry będę strzelał do nich jak coś. Ej, ale chodźcie tutaj do tej urządzenia hakującego. Nie odsłania, bo ten bot mi się mega przyda, a jednak go zarąbaliście. Ej, chodźcie tu do urządzenia skakuj, niech jeden skakuje komputer, a niech reszta tutaj do tego urządzenia tutaj hakującego przyleci. On skakuje tam. On kopuje. Dobra, Sawer. Weźcie się gdzieś za kamp. O, zdobyłem level swoją drogą, 10 już. Bo ja ten zrobiłem. Ej, patrz jaki dobry czas mamy. Zaraz to otworzę praktycznie, a jeszcze nikt nas tutaj nie wbił. Dobrze nam idzie. No. Może nam się uda to przejść bez żadnego problemu. Nie dostało jeszcze tamtego drilla, bo tu widać. Dobra, o, mamy asalta, włączył się asalt. 15 sekund jeszcze. No i widzicie, dopiero teraz się włączył asalt, a za chwilę wejdziemy do środka. Przygotujcie się, zaraz będziemy się cofać. Ziomuś, 115 sekund, to nie jest zaraz. 15 sekund? 115. 115, jeju, usłyszałem 15. Dobra, czyli jednak będziemy trochę walczyć. Uwaga na zasłony dymne. Sawer, ej, może na schodach się... Nie wiem, przejdźmy może na schody. Dobrze jest, dobrze jest, na razie daję radę. Tutaj. Na razie nie oberwałem, a ja sobie nie radę. Przedziwiłem go przez przypadek. Uwaga, wchodzą. Nie biegają i od razu się kładą, nie? Mamy tylko jednego. Bardzo dobrze, trzeba uważać też na snajperów. Strażnika rozwaliłem. Dobra, ja już wpadam na górę. Ej, jak się robi takie przewroty, jak robią nasze boty czasami? Ja szczerze mówiąc nie wiem. Nie wiem. Bo nasze boty czasami... O kurde, zasłona dymna, nic nie widać. Więc odsunąć się. Gdzie są te pieprzone? Na ziemię. Dobra, udało mi się drugiego zgodnić. Ale Dales jest tępy troszeczkę, nie ała, powiem. Ała, coś to do trzeba, sam tego. Ej, Rojek, gdzie ty biegasz? Chodź tu! Rojek, ty masz pilnować, my zaraz tu bijamy, a ty biegasz sobie po mapie. Nie bijamy tam zaraz, ja byłem po zakładnikach tutaj. Bo nie chcę... Dobra, ja tutaj z balkonu ich zastrzeliwuję. Ale te zakładnicy i tak ich odzyskają, bo są... Wiesz co, drill! Drill! I widzisz, chodź, bo się po urządzenie popsuło. Dobra, to się dobra. Mówię, że drill się zepsuł. Dobra, naprawiam, osłaniaj mnie, szybko, osłaniaj ja, mnie. Ja naprawię, ja tu będę. Au, bije mnie, słabo mnie osłaniacie. Już. To snajper chyba, teraz snajper. Nie, snajper, a dobra, snajper na dachu. Zarąbałem go, już. Zarąbiłem z tym pułem. Nie zastrzeliłeś go. Schował się? Tak, jeszcze jest. Nie biegaj, dobra, Rojek, ja Rojek. Ty, to dlaczego ty biegasz po całej sali? Weź gdzieś kłócnij w kącie, strzelaj. Nie mam w ogóle HP, trzeba iść w ogóle. Dobra, jeszcze 15 sekund, wytrzymajcie jeszcze 15 sekund, damy radę. Co, na easy. Amunicja. Na propsie. Ty
wracamy, jak będziemy przy tym termicie trzeba być. Dobra, Saver, wbijamy do... wbijamy, chodźcie tu wszyscy. Fuck, zostawiam przy termicie, bo tam będzie najbezpieczniej. Dobra. Dobra, wchodzimy. W termicie będę mógł rozłożyć amunicję. Dobra, lewel jest. Wy nie chcę zmienić. Dobra, szybciutko do termitu. Sharpshotter, dobra, mam już. Ustawiłem sobie, żeby mi inny upgrade wchodził. Jak kiedyś będzie nas czterech, spróbujemy tutaj okraść główny centrum złota, ale to musi być nas więcej. O kurwa, ktoś podłożył. Co ty robisz, Rojek? Podłóż termit tutaj. Nie mam termitu. Ja też nie, był tylko jeden. Mam już 11 poziom. Ej, dlaczego nikt nie podłożył drugiego termitu? Bo nie wziął nikt. Nie jak było. To? Przecież ktoś miał wziąć! Ale nie ma tam... Ale ja tam byłem, tego termitu nie było tam. Ja też tam byłem, nie było go. Wczoraj stamtąd brałem termita, dzisiaj nie mogłem wziąć. No to trochę... No to dobra, trochę... to ja będę paga z tym... z apekami, jakby ktoś potrzebował. Dobra, ja tu mogę rozłożyć amunicję jak coś, ale nie... No dobra, a ja tu rozłożę działko strzelnicze gdzieś. Dobra. Tam sprzedaj to bardziej, daj, bo ty idziesz za rogiem. O tam daj. Dobra, tutaj tam. Chociaż może faktycznie niepotrzebnie. No dobra, trudno. Tutaj teraz nie zastrzelą, trzeba było tam dać, o. Gdzie ono teraz mierzy. Dobra, jak ktoś tutaj macie tego, torbę. Ej, ale tak naprawdę wiecie, gdzie byłoby się lepiej bronić? Jeszcze jakbyśmy się cofnęli, tam dalej pobiegli, tam w sali. Chodźcie do sali, tu się będziemy nie, bronić. Bo tam będą z wind wyłazić. A, faktycznie. Ale tam się dobrze za biurkiem broni podobno. No, a tam z wind wyłazić. No ale dobra, chodźcie, Saver, jak tutaj się bronimy, to tutaj. Dobra, przeładuję. Dlaczego nie ma pieprzonego drugiego termita? Ja jebę. No, to nie teraz trochę sobie poczekamy. Moje działko może mieć być na krótki dystans, więc mogę, trochę źle je postawiłem być może. A nie mogę chyba już przenieść, co nie? No nie, nie mogę. Dobra, trudno. Zobaczymy jak się sprawdzi. Ja mieć tylko jedno te przejście. Dobra, chodźcie, kampimy. Czekamy na... A ja pójdę do drugiego. Dobra, jebać, dobra, jest asalt, włączył się atak. Przygotujcie się. Saver, kampujemy. O, i nadchodzą. Dobra. Skoń do mnie coś pluje. To za głupi wrot. A ty też? Stary, po co wyłazisz? Bo oni tutaj wyszli jakoś. Ej, działko zaczęło strzelać, ale numer. Ale proza, ty strzela. Jestem w szoku, że zabiło może kogoś na... Dobra, ej, ja jedam do ciebie do tej kampy twojej. Bo tam Saver jest z tym botem, nie? Dobra, ja tutaj daję radę. Tutaj ich strasznie mało jest. O, smoke'a, smoke poszedł. No to teraz się lepiej cofnij, bo jak z tego smoke'a ci wyleżą, to... O, ładnie! Działko widzicie? Brakowało. Działko jest zajebiste. Taka sytuacja. Jebanie technicznie. A weź, może weźmy potem dwa działka stawiać? Nie słyszę, co powiedziałeś. Weźmy potem, może dwa działka stawiać. Potem można działko ulepszać, na przykład robić takie większe i takie kuloodporne, czy tam jakieś rakietami strzelające. Team Fortress się kuźwa kłania. To jest medibat, nie potrzebuje. Saver, ty nie masz DLC, co nie? No nie. 1 euro teraz kosztuje. Bo teraz jest bardzo tanie, 4 złote kosztuje. Kupi się, bo nie, weekend jest. No. Tutaj idzie ten tank. A wiesz, te DLC dodaje... Nie jest tank, to jest... Starca. Ej, zabijcie go, bo zniszczy moje działko. Działko strzelo. Bulldogger. Bulldogger. Idziemy. Nie ma go już, zabiłem go. A, okej. Nie jebic. Ja jebik, skurwysynik. Działko nam będzie dupa ratowało po lewej. Nie ma co. No nie oszukujmy się, działko tu zajebiste jest. Taką siekę robi. No działko jest OP, nie ma co. Sporo daje. Jak wszyscy wzięli to działka, to byśmy, nie, byśmy w ogóle nie mogli. No ale nie, no muszą być jeszcze inni, jeszcze inne osoby muszą być, nie?
Wtedy coś innego ogarniałem. O kurczę, co się stało? Amunicja się chyba skończyła, czy coś. To macie. To macie amunicję, jak ale chodzi o działko. Tak, właśnie. Wolne! Te paki zniknęły, nikt ich nie używał. One są nieskończone tylko na czasem. Ja je użyłem. Ale na przykład HP nikt nie używał, nie? Ja użyłem. No teraz, ale po razie nie powinno się wyczerpać. A ja użyłem go tylko mało sobie do tego przewróciłem. No właśnie, no to nie powinno się w ogóle wyczerpać. Bo one są czasowe. Lol, ten już pakuje hajs. No ja już pakuję hajs, hajs musi być spakowany. Jak ty to sobie wyobrażasz? Hajs po gdzie jest hajs z ręczników? Ej, to ja jeszcze hajsu z ręczników nie zbieram. Już idę po swój hajs z ręczników. Ej, zobacz ile milionów mamy po zebraniu wszystkiego. Zobacz cały hajs tych małych zajmów. Kurde, ej, weź może niech jedna osoba osłania, a reszta pakuje. Sambane pakujemy. Ja tam biorę mój hajs z tuby. Ale magia. Ale tego hajsu mam, kurde. Tyle to nic. Kuję willę. Uwaga. Nie będzie łatwo wyjść, spokojnie. No i od razu nie będzie łatwo. Niepotrzebnie wszyscy pobiegli po ten hajs zbierać. To powinniśmy taktycznie zrobić. Dwie osoby zostają. I dwie, albo nawet trzy zostają, a jedna tylko zbiera. Ja mam cały hajs z replinków. Nie wiem o czym ty gadasz do mnie, z replinków. Jakie linki? Nie wiem o czym ty do mnie gadasz. Był kurde hajs. No łamu. Stolika, nie stało pod rąbą. No ale to były grosze, a my, o, nam chodzi o to, żeby ukraść kilka milionów. No, my tu po kilka milionów przyszliśmy, a nie po... Ja wiem, ale był lepszy, świetnie. Ja tylko przyszedłem. Uwaga na tanka! No kurwa dzięki! For info. Potwierdzone i... Ej, świetnie. Wyrąbane na tanka, możemy stąd spieprzyć. Przecież tank już nie żyje, Boże. Wy macie naprawdę jakiś problem. Ty kurwa, ty ej, spokojnie. Przechodzimy spokojnie. Trochę ich tu jest. Dziwne, bo nikt nie zginął. Jeszcze. No ja z tej strony ich strzelam. Ja mam swój automat. No bo to jest poziom, jakby nie patrzeć, to jest poziom normal, no to wiecie, nie musimy od razu kinąć tutaj, nie wiadomo, jak bardzo. Super trudno tutaj, nie? Myślałem, że dychada opadła, jest normalna zwykłego. Nie, to jest, mówię, nie jest tutaj jakoś trudno bardzo, nie? To jest pierwsza misja, ona w ogóle nie jest trudna. Wiadomo wszystko, jak się tam dzieje, mega liniowe. Dobra, cichutko, bo wy macie, nie macie tak dużo życia wcale. Nie, no ja na pół. Dobra, chodźcie, wycofujemy się. O, przyjąłem na klatę, to tych... Zdrowia. Ja nie bym smoking grenade. Plec, dziko. Ej, zaraz, cofnijcie się, bo zaraz... Kto ma apteczkę? Ja nie mam. Czemu nie masz? Czemu nie macie apteczki? Idźcie się wyleczyć. Nie ma apteczki, jak mam... Czyś miałeś wziąć? Wziąłem. Ale on jest kosowa. To czemu ja jeszcze nie wziąłem apteczki jakoś, że powiem, mam dużo życia? Nie wiem, ludzie za aparat, ty nie ma tempa. Ani razu nie brałem apteczki, a mam praktycznie pełne życie. On położył apteczkę przy trotylu, a ta apteczka działa czasowo i jak wróciliśmy, to już jej nie było. To po co? Zarąbałaś mnie, już nie wiem czemu w takim mało taktycznym miejscu użyłeś apteczkę, tam gdzie nie była w ogóle potrzebna. Dobra, podniosłem go. Bo tam zwykle tanki. Kurde, teraz ja leżę. O, teraz ja też. Zobaczcie, poszliśmy do przodu, ja jebie! Pizdy jebana mać, już jest. Świetnie, nie ma tak jak kończące się ammo w magazynku. Mnie też bym mógł ktoś podnieść. O Boże, jest jeszcze czołg, ja nie mam razy. No nie czuję. Ała, też umarłem. Nie ma tak umrzeć na pierwszym poziomie. Tak, ale normalnie, za bardzo też do przodu poszliśmy. Jak się to ucieka? Już nie pamiętam, gdzie to się biegło. Ty żyjesz? Do góry musisz ścisnąć, tam masz ładunki wybuchowe. Faktycznie, pamiętam. Ale skłonić jakiś zakładników, bo ja się mógł wskrzesić.
No nie, no przecież nie, zakładnicy już dawno odzyskani zostali, bo zakładników trzeba mieć przy sobie, żeby oni byli użyteczni. No właśnie tutaj. Szkoda, że wcześniej nie pamiętałem właśnie tego i to był mój błąd tak naprawdę. Gdybym pamiętał o tym wcześniej, to może by mi lepiej poszło. Nie miałem, aha, ale o co ci teraz chodzi? Nie, że nie pamiętałem, że tu ładunki trzeba podłożyć. Ale tam i tak możesz mieć po drodze jeden czołg. Nie, on losowo wypada, nie zawsze jest. To jako, że nie żyję, to mogę tutaj zrobić kącik edukacyjny i mogę wam powiedzieć, jak zrobić napalm. Mówiłem, że tam jest czołg. Ja tam nie widzę jak żadnego czołgu. Był czołg, piszcie mnie. Może no, jak się robi napalm, dawaj. Jak się robi napalm? To musicie dostać benzen i czerwony fosfor. Ale jako, że te produkty są dość trudne do znalezienia, to mogę wam powiedzieć, jak zrobić tak zwany napalm B. Czyli temperaturę, która osiąga 800 stopni Celsjusza. Last man standing, dostałem takiego achieve'a. No dostałem, 31. Last man standing, dostałem takiego achieve'a. Nie, wiedziałem, że masz achieve'a, bo ostatnim przeżyłeś. No mówię, że ostatnim przeżyłem, dlatego właśnie dostałem takiego achieve'a. I kolejny levelek. W ogóle 3 levele zdobyłem w jednej rundzie, jakim cudem? No to dawaj teraz na harda. No przestań, na hardzie to nie damy rady. Musicie bardziej możemy ogarniać. Na innej mapie możemy zagrać teraz, na normalu też, nadal. No chyba ty bdzi. No jak to? Nie, no zagrajmy na innej mapie, no czemu mam cały czas... Dobra, do szpitala, cwaniaku, dawaj, do szpitala. Ciszej, nie krzycz tak, Boże, jak nic... W ogóle ty masz taki głos, że w ogóle nie rozumiemy, co do nas mówisz często. Nie, no ja mówię, co ich trzeba. Mikrofon w sensie. Dobra, ja ten odcinek też zakończę, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się wam podobał, cześć. Siemanko.